Kura gdacze, kogut pieje, dżuma z bobkiem dzisiaj chleje. Dzień dobry, znajdujemy się w Wardzi, czyli jednym z miejsc w Gruzji, które ponoć trzeba zobaczyć. Czym jest Wardzia? Wardzia to jest takie skalne miasto. Takie skalne miasto z takimi dziurami wyrzeźbionymi w skałach. Pierwotnie znajdowało się tu 3000 pomieszczeń na 13 poziomach. Pierwotnie był to w ogóle teren, w którym miało się ukrywać wojsko. Potem przerobione na klasztor, czy jakieś tam inne pierdoły. Także pierwotnie całość w ogóle była w skale, ale w wyniku trzęsienia ziemi cała ściana się odłupała i odsłoniła to, co widzimy teraz. Nie wiem, czy to widać, to jest taki dół. W tym dole palono ogień. Tu dosypywano kolejne, nie wiem w sumie, czy oni palili drewno pewnie, czy coś w tym stylu. A tutaj jest lodówka, bo tutaj było chłodniej, więc tu trzymano jedzenie i to robiło za lodówkę. A kres Wardzi zadał szach perski, który najechał to miasto i całkowicie splądrował i zabił wszystkich mnichów. Obecnie w tym miejscu żyje już tylko garstka mnichów i praktycznie cały teren jest udostępniony do zwiedzania. I w sumie jest co robić, bo nawet momentami się trochę gubimy w tych korytarzach. Obecnie znajdujemy się w klasztorze w Wardzi, całkowicie wykutym w skale. I powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to jest aż tak rozległe. Nie miałem o tym pojęcia. Naprawdę robi wrażenie. Złoty okres historii Gruzji przypada na przełom XII i XIII wieku. Wtedy Gruzja zajmowała największy obszar i najbardziej rozwijała się wtedy kultura i filozofia. Ten złoty okres przerwały dwa najazdy mongolskie, które spustoszyły kraj. Następnie w XV wieku pojawiło się duże ryzyko wojny z Turcją. Gruzja zaczęła szukać sojuszników. Jednym z sojuszników miała być Rzeczpospolita, ale sojusz nie wyszedł z tego względu, że po stronie Turcji byli jeszcze Persowie, no i Turcja i Persja to już były zbyt wielkie potęgi, by w ogóle się do tej wojny włączać. Pod koniec XVIII wieku Gruzję najechali Persowie i Gruzja w tym czasie miała sojusz z Rosją, że w razie czego Rosja będzie Gruzji bronić. No ale Rosjanom zależało na osłabieniu pozycji Gruzji, więc ta pomoc była bardzo symboliczna. I w ciągu 20 lat Rosja wchłonęła Gruzję. Czyli zamiast pomocy była utrata niepodległości. Rozpoczęła się wtedy silna rusyfikacja Gruzji, narzucanie języka i kultury rosyjskiego, znaczy kultury rosyjskiej, języka rosyjskiego. I Gruzini zaczęli tracić swoją tożsamość narodową. No i dopiero w okresie I wojny światowej Gruzja zaczęła jako tako odzyskiwać swoją tożsamość narodową. Gruzini zaczęli bardzo mocno dążyć do uzyskania, do utworzenia własnego państwa. No ale jak to w życiu bywa, Rosja się nie poddała i Gruzję zatrzymała jako kolejną Republikę Radziecką, mimo tego, iż cały czas Gruzini gdzieś tam jakieś walki partyzanckie oddolne prowadzili, żeby coś tam Ruską dopiec. A w ogóle to wszędzie tutaj są krowie placki, patrzcie. Tu, tam, tu, wszędzie krowie placki. Nie wiadomo, czy to kozie. Tak, kozie, tak. Ty widziałeś jakieś koziego bobka. Kozie mają takie bobki, a to takie placki to są krowie placki. Myślę, że skąd się wzięła nazwa burgera krowi placek? Z czym nam się G kojarzyło?
Z niczym. G jeszcze nie rozszyfrowaliśmy. No było, no jest znowu to z kółko z ogonkiem. Wiesza G. A wiesza. Ale patrz, o, leżąca szóstka to jest T. Czyli leżąca szóstka. A odwrócone 9 co to było? 9N. No, odwrócone 9. Lekcja pierwsza, jeśli chodzi o literki gruzińskie. Jest takie M z kreską na dole i takie M z kreską do góry. I my rozszyfrowaliśmy, że to jest L i R. I teraz, jak łatwo skojarzyć, czym jest co? Znaczy, co jest czym? Bo M to są zęby, tak sobie skojarzyliśmy. I to w sumie może mieć sens, tak sobie myślimy. No, N to są zęby. I L to jest to z kreseczką na dole, bo jak wymawiacie L, to język jest pod zębami, czyli L, L. A jak macie ry, no to macie zęby i język idzie do góry, czyli rr, nie? No. Koniec pierwszej lekcji. Patrzcie, jak mega tanio można spędzić zajebiste wakacje i to dosłownie pod palmami. Można przyjechać do Batumi, rozbić namiot w centrum miasta legalnie, za darmo. Tam 20 metrów jest plaża, Morze Czarne, pogoda w dzień tak 30 parę stopni, 35, morze też jest cieplutkie. Wszędzie dookoła są knajpki, gdzie można zjeść haczapuri za 8 zł. Na plaży jest darmowy prysznic z bieżącą wodą. Tutaj wzdłuż tego bulwaru są różne imprezownie, gdzie można w nocy potańczyć, jak ktoś lubi. O, a tam koło nas się rozbili Asia z Piotrkiem z Krakowa, których przy okazji pozdrawiamy. My się już zabieramy, jedziemy dalej w kierunku Ureki i dalej na wzgórze Urta. Jesteśmy pod Chacha Tower. Mamy psa, który się tam doczepił. Jest tak głupi, że po prostu szkoda słów. No, Chacha Tower to jest taka wieżyczka i tutaj są takie fontanny, 4 dookoła i właśnie nie wiemy kiedy niestety, ale podobno gdzieś tam o jakichś pełnych godzinach z losowej fontanienki zaczyna płynąć czacza i można sobie się napić. Z tym, że to jest tak, że to chyba dość krótko trwa, więc jak się stoi przy złej, to się niestety człowiek nie napije. Podobno, nie wiem, bo nie sprawdzimy tego chyba. O, masz kompana, weź sobie tego psa, no weź sobie go, a może weź to go też sobie. Jest pies. No, patrz, trochę się cyka. No widzisz. No i już jest lowka. Dobra, witamy na tak prawie gruzińskim końcu świata. Jesteśmy w rejonie Sfaneti. Jak wiecie, znaczy albo może i nie wiecie, na Kaukazie w wyniku wojen, podbojów, migracji ludności i tak dalej i tym podobne mieszka ponoć 100 różnych narodów mówiących różnymi językami, wyznających różne religie, kultury mające różne i tak dalej i tym podobne. No i region Sfaneti to jest region zamieszkany przez lud Sfanów, najbardziej wojowniczego, niebezpiecznego ludu gruzińskiego. Jeszcze jakiś czas temu było dość niebezpieczne jechanie w te rejony, bo na drodze do Mesti ludzie ginęli w dziwnych okolicznościach, po kraju krążyły opowieści o porwaniach i tak dalej i tym podobne. Zmieniło się to dopiero dzięki staraniom prezydenta Saakaszwilego. A te takie wieże obronne, co tu je wszędzie widać, no to są właśnie sfanowskie wieże obronne. I to było, z tego co ja się orientuję, na dole mieszkali ludzie, a do góry składowali zboże. Wracamy teraz z Bobkiem z jaskini Sataplia. Jest to jaskinia, w której odkryto skamieniałości z dinozaurów sprzed 1 200 000 lat. No i sama jaskinia, no tak... Nie ściemniasz? Nie. Przecież 65 milionów lat temu wyginęły. No, a co ja powiedziałem? 1 200 000. No dobra, może 120 milionów lat. Sama jaskinia, szczerze powiedziawszy, fajniejsza jest jaskinia niedźwiedzia w Kotlinie Kłodzkiej moim zdaniem. No a co, zwiedzanie tej jaskini tutejszej przebiega w ten sposób, że idzie się z przewodnikiem. Przewodnik gada tylko po... Idziemy sobie w Gruzji, nie? Po gruzińsku i po rosyjsku, więc zrozumieliśmy tyle co nic. W ogóle cała Gruzja póki co, znaczy jest szansa, że jeszcze będzie już, że będzie już tylko lepiej, nie? Bo na razie zjechaliśmy południe i w zachód. A teraz jedziemy na północ. No i na wschód już chyba do końca nie dotrzemy. Więc jest szansa, że będzie już tylko lepiej, ale póki co to jest takie...
Ale ten, pokażę wam coś innego fajnego, co mi się spodobało. Bilety, praktycznie wszędzie, jak się gdzieś płaci za bilet, to jest inna cena dla Gruzinów, inna cena dla innostrańców. I to mi się podoba o tyle, że wiadomo, można się buntować, że powinny być ceny takie same, że ludzie są równi itd., itd. Ale sobie myślę, że coś takiego jest fajne, no bo masz trochę szczęścia, że urodziłeś się w takim kraju. Jakby nie było za utrzymanie tych wszystkich obiektów, płacisz w podatkach, więc jestem za tym, żeby w Polsce też były ceny niższe dla Polaków, tylko boję się tego, że jak teraz jakiś urzędnik to usłyszy, to zamiast wprowadzać ceny tańsze dla znaczy niższe dla Polaków, wprowadzi po prostu ceny wyższe dla obcokrajowców. Patrzcie to, tam do góry, na szczycie tej góry jest klasztor. Ja wyczytałem w necie, że tu po tej drabinie można wejść do góry, więc specjalnie przyjechałem po to, żeby wejść. I co? I nie można wejść. Naprawdę, jak nic się nie zmieni, to Gruzja będzie dla mnie jednym wielkim rozczarowaniem, bo na razie jest kiepsko. Czy wiesz, Bobasku, jak się nazywają gruzińskie biesiady? Tak. Supra, supra, tak nazywa się gruzińska biesiada. I takie gruzińskie biesiady są niesamowicie specyficzne. Zawsze w trakcie takiej biesiady jest tak zwany szef biesiady. Jest to zazwyczaj osoba albo najstarsza, albo najmądrzejsza. Generalnie ktoś, kto potrafi wypowiedzieć jakieś mądrości życiowe. Czyli na przykład ja bym się nadawał, nie? I taki szef biesiady ma absolutną władzę. On decyduje, kiedy się pije, za co się pije i ile się pije? Nie no, pije się do dna. Bo się pije w tych takich rogach. A, w tych takich rogach. I tego się nie da postawić. Tego się ta... A ja pierdzielę, a ty wiesz dużo rzeczy. Tyle się ode mnie dowiedziałeś? Nie. Masakra. No, także są o czym ja mówię? No, jest sobie to właśnie ten szef biesiady. I też na przykład, jeżeli ktoś się spóźni na suprę, no to szef biesiady decyduje, ocenia stan trzeźwości reszty uczestników takiej biesiady. I wyznacza ilość karnych kolejek, żeby ta osoba, która się spóźniła, nadgoniła, że tak powiem. W trakcie biesiady bardzo dużo się je. I odchodzenie od stołu, gdy ma się coś położone na talerzu, jest traktowane jako wyraz obrazy czy coś w tym stylu, nie? Z kolei z drugiej strony, jeżeli talerz jest pusty, to dla gospodarza oznacza, że gość nie najadł się dosyta, więc trzeba mu dołożyć. W Gruzji pełno jest postsowieckich miast i wsi, w których działały różnego rodzaju fabryki i kopalnie, na przykład arsenu. Po upadku ZSRR nikt nie zadbał o to, żeby jakoś te pozostałości zabezpieczyć. Oczywiście fabryki i kopalnie często pozamykano, bo albo poupadały po prostu. No, a o bezpieczeństwo ludzi nikt nie zadbał. I w chwili obecnej takie miasta często stanowią źródło różnego rodzaju zanieczyszczeń i promieniowania, a ich mieszkańcy bardzo często zapadają na różne choroby. Jednym z takich miast typowo postsowieckich, kopalnianych jest Chatura, w którym obecnie się znajdujemy. Tutaj znajdowała się kopalnia bodajże rud manganu, o ile dobrze pamiętam. No i za czasów Związku Radzieckiego było to jedno z największych tego typu miast, największych kopalni. I wraz z rozwojem miasta budowano kolejne bloki mieszkalne dla robotników na zboczach gór. I żeby mieszkańcy w ogóle mogli się tam dostać, wybudowano specjalną sieć kolei. Dzisiaj nocowaliśmy w domu gruzińskiej rodziny. W ogóle córka pana domu jest chyba na razie jedyną osobą, którą spotkaliśmy w Gruzji, która mówi doskonale po angielsku. W zasadzie jest jedną osobą, która potrafi cokolwiek powiedzieć po angielsku. No i znajdujemy się w Gori, czyli mieście Stalina. A tak wygląda dom, w którym urodził się Stalin. Jest tu całe muzeum Stalina. Moim zdaniem dość nudnawe i w ogóle nie opowiadające o tym, co najważniejsze, czyli o jego zbrodniach. O, a tam dalej jest jeszcze wagon Stalina, którym jechał na konferencję jałtańską. Zaraz się tam przejdziemy chyba. Stalin przesiedlał m.in. z Gruzji Turków osmańskich. Wszystkich już zasymilowanych Turków. Siłą wyrzucano z domu i wywożono do Uzbekistanu i Kazachstanu. Oczywiście po drodze większość z nich zginęła. A obecnie znajdujemy się właśnie w wagonie, którym Stalin jechał na konferencję jałtańską.
Krzysztof ze Skini do was przemawiam, ale strasznie się wieje. Chciałem powiedzieć o Dżawaheti. Dżawaheti jest to najbiedniejszy rejon Gruzji. Najbiedniejszy, bo zamieszkany w zasadzie w większości przez Ormian, a rząd gruziński nie chce inwestować w coś, czego beneficjentami nie będą Gruzini. Po aneksji Krymu i destabilizacji Donbasu zaczęto się obawiać, że Dżawahetia będzie kolejnym regionem, który Rosja będzie chciała przejąć. I powinno być to łatwe, bo tak jak wspomniałem, są w większości zamieszkane przez sympatyzujących z Rosją Ormian. No i byłoby to o tyle niebezpieczne, że w przypadku gdyby to się udało, to z racji tego, że od północy mamy Osetię, to Gruzję wschodnią z zachodnią łączyłyby tylko wąski pas ziemi i gdyby jego także przejęli Rosjanie, no to Gruzja podzieliłaby się na dwie niepołączone ze sobą części. A to prowadziłoby prawdopodobnie do dalszego rozbioru kraju. To, co zauważyłem w trakcie podróży i mnie troszkę dziwi, jest fakt, że ludzie robią sobie selfie na przykład ze zdjęciami świętych w kościołach, albo jak na przykład są jakieś groby jakiegoś, nie wiem, popa czy coś, też ludzie stoją z telefonem i pyk. Nie wiem, co potem z takimi zdjęciami zrobią, co wrzucą na Instagrama. No nie wiem, nie powinno mnie to dziwić, ale... Czy jakoś tak... No nie wiem. Chyba weszliśmy gdzieś, gdzie nie powinniśmy w ogóle wchodzić. Prawie na szczyt jakiejś wieży w fortecy. Patrzcie, jaki jest widok stąd. Mają lepszy widok niż my. Kurde, ale nie. Dobra, wejdźmy chyba stąd, spadajmy, bo czymś mi się wydaje, że tu jednak chyba nie powinniśmy wchodzić. Oczywiście dwaj głupi Polacy weźli na szczyt wieży i teraz inni turyści się zastanawiają, czy też można i próbują tak samo zrobić jak my. Mi chodzi o tamtą wieżę, tam do góry. Kurde, ej, no wchodzą. Podążamy powoli gruzińską drogą wojenną w kierunku Kazbegi. Gruzińska droga wojenna to nie jest droga, którędy nie wiem, Gruzini szli zawsze na wojnę czy coś w tym stylu, nie. Po prostu góry Kaukazu są na tyle nieprzystępne, że jest tylko jedno miejsce, gdzie tak naprawdę góry troszkę się rozstępują i kiedy można przeprowadzić ciężki sprzęt i całą armię, całe wojsko. I to ten przesmyk między górami i droga prowadząca do tego przesmyku nazywa się właśnie gruzińską drogą wojenną. Przez lata czy nawet wieki toczono o ten krótki fragment lądu, o ten niewielki fragment lądu toczono wojny, a nazwa Gruzińska Droga Wojenna została przyjęta dopiero za czasów Związku Radzieckiego, bo Rosjanie właśnie tędy transportowali swój ciężki sprzęt i armię w te, bo oni gdzieś tutaj mieli jakieś swoje siedziby czy coś w tym stylu. Jest jeszcze jeden temat, który przy omawianiu Gruzji warto poruszyć. Chodzi mi tutaj o ichniejsze niesnaski z Rosją. Bo są dwie republiki gruzińskie, Abchazja i Osetia Południowa, które ogłosiły niepodległość. Jest to coś, czego oczywiście nie uznaje prawie żaden kraj na świecie. Oficjalnie są to tereny cały czas należące do Gruzji, ale w praktyce są to tereny już na zawsze utracone na rzecz Rosji. A czemu na rzecz Rosji? No bo w tych dwóch republikach, mimo tego, że mówi się o tym, że są to republiki niepodległe, to cały czas istnieją różne koncepcje stowarzyszenia się z Rosją. Abchazja to jest teren już troszkę spokojniejszy, natomiast Osetia jest to temat wciąż jeszcze w miarę nowy. Cały czas na terenie Osetii stacjonują wojska rosyjskie i cały czas jeszcze podobno dochodzi w rejonie Osetii do strzelanin, że tam sobie strzelają od czasu do czasu. Jeżeli chodzi o Osetię, to ponoć były przypadki, gdzie wojska rosyjskie samowolnie przesuwały granice. Czyli często na przykład pod osłoną nocy brali drut kolczasty i przesuwali o paręset metrów. Są więc Gruzini, którzy szli spać w Gruzji, a budzili się w Osetii. Rosja generalnie dąży do tego, żeby przejąć ważny pas ziemi. Chodzi o drogę łączącą Morze Czarne przez Tbilisi z Baku. Gdyby faktycznie do tego doszło, to mielibyśmy znowu wielką wojnę na Kaukazie, bo dla Gruzji ta droga jest zbyt ważna strategicznie i Gruzja nie mogłaby sobie pozwolić na to, żeby stracić ten teren. No a w dalszym kontekście jakby jeszcze od Gruzji odłączyła się Dżawahetia,
no to mielibyśmy idealny podział na dwie części Gruzji i dalszy rozbiór kraju. I teraz taka ciekawostka. Wszystkie, w sensie cztery, niepodległe, teoretycznie, kraje, których nikt nie uznaje, znajdują się mniej więcej w tym samym rejonie. I wszystkie to jest jakby skutek rozpadu Związku Radzieckiego i ustalania granic przez głowy państwa. Chodzi mi tutaj, no trzy tutaj mamy dokładnie na Zakaukaziu, czyli Osetię Południową, Abchazję, Górski Karabach. No i jest jeszcze jedna, jaka przychodzi mi do głowy, czyli Naddniestrze. Wszystko to jest efekt tego, że no, że Ruscy się mieszają do wszystkiego, nie? No nic, Tsminda Samemba to nasz ostatni przystanek naszej zakaukaskiej przygody. Jeszcze chwilę tutaj posiedzimy, pokontemplujemy i będziemy się powoli zawijać do Tbilisi na samolot. Wypadałoby więc troszkę podsumować ten nasz wyjazd. Gruzja jest dla mnie jednym wielkim rozczarowaniem. Może wynika to troszkę z tego, że byliśmy w tej podróży już dość długo i może było jakieś takie zmęczenie materiału. Może też trochę efekt tego, że tak wiele się o tej Gruzji ostatnio opowiada, więc nasze oczekiwania też były niesamowicie wysokie. Też tak jak się czyta jakieś relacje z wypraw sprzed iluś tam lat, że Gruzini są tacy mega sympatyczni i w ogóle zapraszają do domu, częstują wszystkim i nie wiadomo w ogóle jak traktują Polaków, bo nas niby lubią. No to tego my nie doświadczyliśmy. Trochę może jest to już efekt tego, że Gruzja ostatnio stała się bardzo popularna turystycznie i z tych trzech krajów, które odwiedziliśmy, no tutaj turystów było zdecydowanie najwięcej. I też właśnie w tych takich miejscach bardzo turystycznych ceny są dużo, dużo wyższe. Dla mnie szczytem szczytów było zapłacenie za 200, nawet nie chyba, 150 ml soku. Ceny, w sensie kwoty, która była równowartością trzech bardzo dobrych obiadów. Po prostu cena, którą babka podała, była dla mnie tak absurdalna, że byłem święcie przekonany, że ona nie mówi w lari, tylko w tych gruzińskich groszach. Mieliśmy też także, troszkę mam takie wrażenie czasami, odniosłem, że ceny, jakie Gruzini podawali, też podawali na podstawie tego, z jakiego jesteś kraju, bo zazwyczaj padało, skąd jesteś, no to z Polski. No dobra, no to tyle. W jednym przypadku wręcz Gruzin powiedział mi wprost, z Polski? A, to wy jesteście bogaci, no to tyle. No i tak, no nie wiem, widoczki, no fajne, ale... Ale niestety wcześniej byliśmy w Armenii, no i Armenia wymiotła totalnie. Pozamiata, bo nie spodziewaliśmy się absolutnie niczego nadzwyczajnego. Choć cenowo był to kraj najdroższy. I jeśli chodzi o jedzenie, smakowało nam tam najmniej. Bo jeśli chodzi o jedzenie, to Gruzja była najlepsza. Na Azerbejdżan też cudów się nie spodziewaliśmy. Północ Azerbejdżanu polecam mega. Świetna i bardzo ciekawa, bardzo ładna. Natomiast centrum i południe, trochę nuda. Ale z kolei to, co nam się w Azerbejdżanie bardzo podobało, to dziewczyny. No i ceny. No, w Azerbejdżanie czuliśmy się jak królowie, nie? Za śmieszne pieniądze można było się tak najeść, no i ludzie byli super. Na każdym kroku zagadywali, pomagali, tyle. No. No to na koniec jeszcze memento momentum. Ra ra Rasputin, ra ra Russian love machine. Po co chodzić na panienki? Wolę wina łyk z butelki! A ja wolę taką Olę. Aha, aha. Co ma w rynku dwa jabole?